Ponad 200 łuczników z kraju i zagranicy przez 3 dni oblegało Golubskie Wzgórze. Nie po to, by zdobyć Zamek Golubski, lecz tytuł najlepszego łucznika międzynarodowych mistrzostw Polski w łucznictwie tradycyjnym. To są już 4 międzynarodowe mistrzostwa w łucznictwie tradycyjnym. W międzyczasie odbyły się, jak pamiętamy, mistrzostwa Europy, gdzie przybyło 26 krajów z Europy i z Azji. Spoza Polski w tym roku, w związku z pandemią, niestety ograniczenia były z przyjeździem, więc mamy z 3 krajów. Mamy z Niemiec, Ukrainy i Słowacji. Rysio, są ze Słowenska. Miasto blisko Bratysławy. Jesteśmy grupą z miejscowości niedaleko Bratysławy. Jak widać, dziś są super warunki. Wczoraj mocno padało, a dziś świeci słońce. Mamy za sobą zaliczonych już kilka stanowisk. Walczymy dalej. Zobaczymy, kto zwycięży. Nie będą klasyfikowani do takiej naszej generalnej punktacji i nie zajmą podium, ponieważ to są jednak Mistrzostwa Polski. Jest to impreza, która jest cykliczna przy współudziale PTTK imienia Kwiatkowskiego tutaj w Golubiu. Razem współpracujemy z Fortem, Stowarzyszeniem Łuczników Toruńskich oraz 34. Chorągiem Konturii miasta Szczytno. Celujemy, strzelamy i masz trafić. Łucznictwo w Polsce staje się coraz bardziej popularne. W wielu miastach Polski organizowane są różnego rodzaju zawody w strzelaniu z łuku. Jednak jak się okazuje, łucznictwo nie ma jednego wymiaru. Mamy łucznictwo historyczne, sportowe i tradycyjne. To ostatnie zrzesza miłośników łuków klasycznych, ale wykonanych współczesnymi metodami. Wszyscy, co tutaj startują, są łucznikami tradycyjnymi. Są podzieloni na 3 kategorie. Pierwszą kategorią jest łuk naturalny, czyli taki najbardziej historyczny. Muszą spełniać wtedy kryteria i materiałów, i budowy. Drugą kategorią jest to łuk tradycyjny. Tutaj już są nowsze konstrukcje. Mogą być bardziej wytrzymałe, klejone, ale dalej w budową swoją przypominają łuki te historyczne. I trzecią kategorią jest łuk taki, jak ja tutaj posiadam. Są to łuki tradycyjne z półko. To jest właśnie łuk taki, jak ja mam, jak ja strzelam. Jest to też tradycyjna konstrukcja, aczkolwiek mamy półkę tutaj, która pomaga nam strzelać. Możemy sobie strzałę położyć na niej i nie podpierać ją ręką. W łucznictwie tradycyjnym oprócz łuku bardzo ważna jest strzała. Strzała właściwie niektórzy uważają, jest ważniejsza od samego łuku. Sukces jest wtedy, kiedy strzała będzie odpowiednio dobrana do łuku. Na parametry strzały wpływa kilka elementów. Wyważenie, spin strzały, czyli giętkość strzały, no i te elementy, które dobieramy, czyli cała konstrukcja i to, jak strzała jest zbudowana. Robimy strzały sami, bądź kupujemy u kogoś. Dobrzy łucznicy mają dobre, dobrane strzały. To jest pocisk, tym strzelamy, dzięki temu osiągamy sukces. Mamy 220 zawodników, którzy strzelają w 3 blokach. To są bloki, jeden blok 3D, czyli to jest strzelanie do imitacji zwierząt zrobionych z pianki. To się odbywa w lesie właśnie, no, tak jak w lesie zwierzęta znajdują się, to tutaj tak samo to polowanie odbywa się w lesie. Jest taki blok turniejowy, sprawnościowy, gdzie te cele są ruchome, albo zrównoważnie się strzela, albo w jakiś taki dziwny sposób, który nie jest takim statycznym strzelaniem. I też jest taka typowa tarczówka, czyli po prostu strzelanie do tarcz nieruchomych na różnych odległościach. Mamy bardzo różne cele, cele z całego świata, które zostały opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego. To powoduje koloryt, że nie są to tylko cele nasze polskie, ale również z całego świata, tradycyjne. No, wyłaniamy najlepszych, którzy sobie poradzą w tych wszystkich blokach. Tak naprawdę to są mistrzostwa, jest bardzo dużo łuczników, bardzo różny poziom przedstawiają łucznicy i mistrzostwa są po to, aby wyłonić tego najlepszego. To jest stanowisko, które nazywamy łapkami i ono wymusza łucznika przyjęcie bardzo niekomfortowych pust w czasie strzelania, takich nietypowych, których zwykle się nie stosuje. No i przy tym jest dużo zabawy, no i też utrudnia strzelanie. To jest tradycyjny cel turecki, tak zwana puta.
Wydaje mi się, że to jest najdalszy cel na tych zawodach, chociaż nie jestem pewien, bo jeszcze wszystkich celów nie widziałem, ale wydaje mi się, że to jest strzał na najodleglejszy dystans. Punktowanie w tym akurat przypadku na tych mistrzostwach jest 5 punktów za trafienie. Konkurencja nazywa się wahadło potocznie. Jest to konkurencja sprawnościowa w ruchu. Puszczamy za linę wahadło i zawodnik ma wystrzelić celnie do tarczy 3 strzały. Utrudnienie, jak widać, cel się chowa. I jeżdżę konno, więc będąc na mistrzostwach jakieś 3 lata temu pierwszy raz, zobaczyłam Ankę Sokulską, która strzela z łuku, z konia. A ponieważ bardzo są mi bliskie konie i konie to jest podstawa dla mnie i pasja moja, więc stwierdziłam, że no można to jakoś połączyć te pasje dwie. Tym mam jakby mniejsze doświadczenie, ale jest możliwość wystrzelenia 3 strzał, więc zawsze ta pierwsza jest taka próbna, a później 2 kolejne już, no uważam, że idzie mi dobrze. Jak na takie małe doświadczenie w strzelaniu do celów z różnej odległości, uważam, że idzie mi dobrze. Łucznictwo jest takim sportem, takim hobby, które jednoczy naprawdę środowisko ludzi na różnym etapie życia i jest fantastycznym, naprawdę świetną formą rekreacji. Ja mamy całą masę wspólnych przyjaciół, znajomych, z którymi nie tylko strzelamy, spędzamy czas i między innymi z tą grupą się jeździ. Co zaś do sportu, no jest to jakaś rekreacja na świeżym powietrzu, jest to ruch. No i cudowne miejsca, w które się jeździ. No jest coś ujmującego w łucznictwie i myślę, że trzeba spróbować, żeby to zrozumieć. Te weekendowe mistrzostwa to nie tylko strzelanie, ale również właśnie biesiada, również pokaz, będziemy strzelać płonącymi strzałami. Będzie koncert zespołu naszego zaprzyjaźnionego, jeden z łuczników właśnie jest wokalistą tego zespołu. Jak mówią uczestnicy mistrzostw, teren Zamku Golubskiego jest wymarzonym miejscem do organizowania tego typu zawodów, które wymagają dużej i zróżnicowanej przestrzeni. Nie każdy teren jest tak ładnie usytuowany. Są wzniesienia, jest las, więc w lesie można zrobić właśnie blok 3D. Są wzniesienia, więc z góry, pod górę, daleko, blisko. Jest fantastycznie, a poza tym no, oprawa zamku jest fantastycznym miejscem, gdzie w ten klimat właśnie taki tradycyjny można się pięknie wczuć i to nam bardzo pasuje. Co do właśnie otoczenia i atmosfery, to właśnie dlatego przyjeżdżamy, że to miejsce jest magiczne. Ten zamek robi tutaj za taką główną atrakcję. Teren jest też taki różnorodny, bo i górki, i dołki, także jest to bardzo ciekawy teren i myślę, że warto tutaj przyjeżdżać. Niedawno rozmawiałem z głównym sędzią zawodu, który mówi, jest już tu kolejny raz i mówi, nie wyobraża sobie, żeby na kolejny nie przyjechać, żeby tu nie pomagać, nie uczestniczyć, nie organizować. Jesteśmy dumni i stoimy przed dalszym rozwojem tych zawodów. Mamy w tej chwili umowę z TAI, Traditional Archery International, organizacją, która z całego świata zrzesza ponad 10 tysięcy łuczników, między innymi naszą organizację, Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego. Ta organizacja chce przeprowadzić na tych terenach Mistrzostwa Europy lub nawet świata, gdyby się nam to udało, w łucznictwie tradycyjnym. I'm here in Golub. Przyjechałem tu do Golubia na zaproszenie Polskiego Związku Łucznictwa Tradycyjnego, by zobaczyć to miejsce, ponieważ planujemy tu w najbliższych latach zorganizować Mistrzostwa Świata w łucznictwie tradycyjnym. Teren wokół zamku jest bardzo duży, może pomieścić kilkuset łuczników i jest zróżnicowany, co ma znaczenie w łucznictwie tradycyjnym. Cała ta przestrzeń jest odpowiednia do przeprowadzenia takich mistrzostw. Lokalizacja zamku, który jest na szczycie miasta tutaj, wznosząc się ponad całą okolicą, jest malowniczym ujęciem. Jednocześnie samo ukształtowanie terenu i przylegającego do zamku predysponuje ten obiekt do bycia jednym z najlepiej przygotowanych do przeprowadzenia tak uniwersalnego, jak my robimy, turnieju, który wszechstronnie ma sprawdzić umiejętności łucznicze.
Na ten malowniczy teren już dziś zapraszają gospodarze Zamku Golubskiego, na którym cały czas organizowane są cykliczne wydarzenia. 28 sierpnia zapraszamy, bo robimy przepiękny, wielki festyn dla dzieci i młodzieży. Także plus do tego atrakcje konne, a 11 września zapraszamy na kolejny turniej husarski na Zamek Golubski.